dzień dobry, zobaczcie, jaką mam piękną sałatę w szklarni i pierwsze truskaweczki. Wiosną pokazywałam wam, jak truskawki pędzić, żeby właśnie mieć je szybciej. Mamy pierwsze dni maja i zobaczcie, jakie już piękne czerwone kuleczki. Dzisiaj pokażę wam, jak robię sobie taką szybką sałateczkę właśnie ze szpinakiem i z sałatą oraz truskawkami. Także już tutaj pozbieram sobie trochę liści. Słuchajcie, ja sałatę mam tak posadzoną, żeby właśnie zrywać sobie liście. Nie pełne główki, tylko same liście, sobie odrywam te boczne. A ona sobie rośnie i rośnie i cały czas mamy ją tutaj do dyspozycji. Jeżeli chcecie, żeby uprawiać sobie sałatę tak na całe główki, no to musicie po prostu jej zapewnić większą szerokość. A tutaj były posadzone co 30 cm i dzięki temu mamy taką możliwość, że na małej przestrzeni jest wiele liści do skubania. Wezmę sobie jeszcze kilka liści szpinaku do tej sałatki. Szpinak, no słuchajcie, jak to szpinak. Zrobiło się ciepło, więc zaczyna zakwitać. Żeby trochę spowolnić jego koniec, to warto te czubeczki tutaj poobrywać. To jeszcze jakieś tam 2 tygodnie będzie wydawał nowe liście. Jeszcze będzie można go zjadać. Jeżeli macie dużo szpinaku i już zaczyna kwitnąć, no to czas najwyższy jest po prostu go przyciąć i zamrozić sobie. Ja czyszczę liście i sobie tylko kładę na deskę, przycinam ładnie i chowam do zamrażarki. Jest bardzo dobry, świeżutki taki, do różnych potraw na ciepło. Dobra, mamy, idziemy do stołu. Słuchajcie, ta sałatka jest mega prosta. Ja sobie ją lubię robić tak po prostu w ciągu dnia. Jak gdzieś tam zauważę, że truskawki już się pojawiły, to tylko właśnie biorę je, myję, biorę sobie kilka liści i szybki dressing i zrobiona. Także biorę te liście sałaty, wrzucam sobie do wody, obmyję sobie je od tych wszystkich kawałków ziemi, piaseczku. Tutaj mam moje ulubione narzędzie do mycia sałaty. Możecie tą miskę sobie kupić w Ikei, wiecie, one są dość tanie i bardzo praktyczne. Bo sałata, jak ją umyjecie, to musi być oczywiście porządnie umyta i odsączona. Jeżeli bym nie miała właśnie tego sitka, to bym wkładała te liście na ręcznik i tak wystarczy ją złożyć i tak woda dookoła wszędzie oblatuje i mamy sałatę suchą. Gotowanie w ogrodzie ma te plusy, że można to wszystko zaraz za siebie rzucić. Jest mało bałaganu w porównaniu z tym, co się gotuje w domu. Nie no, co się dzisiaj dzieje? Za dużo energii chyba mam. Dobra, sałata sucha. Przesypiemy ją sobie tutaj do miseczki. Tylko miseczkę wytrę, bo tutaj jeszcze trochę piasku. Sałatę, taką właśnie a la masłową, nie tniemy nożem, tylko ją sobie rozrywamy paluszkami razem z tym tutaj szpinakiem. Kto lubi, ten zostawia sobie większe części, kto lubi mniejsze, no to daje mniejsze. Ja lubię, jak te liście są porozrywane na takie duże kawałki. Ogonki od szpinaku i te większe ogonki od sałat oczywiście nie dajemy do sałateczki. Jeżeli chcielibyście sobie taką sałatkę zrobić do pracy, to te wszystkie mokre produkty dajemy na dno słoika, a na górę dajemy na sam koniec sałatę i później jak już wrzucamy sobie w pracy, to po prostu wylewamy to do góry nogami i to wszystko się nam ładnie łączy. Już samo ładnie wygląda. Truskaweczki, oczywiście pozbywamy się szypułek, to są pierwsze i one smakują, tak wiecie, bardzo słodziutkie będą. Nie ma ich zbyt dużo, gdybym miała już pełnię sezonu, to na pewno dałabym tych truskawek więcej, ale mam, ile mam, tyle dam. Truskawki tniemy na ćwiartki albo na połówki. Do tego możecie użyć albo gorgonzoli, albo możecie też użyć na przykład tych parmezanów w płatkach, albo jakichś innych serów, które lubicie, bo wiem, że nie każdy lubi gorgonzolę. Ja sobie ją tak tutaj takimi większymi kawałkami położę na sałatce. Do tego teraz zrobimy sobie szybki dressing. Słuchajcie, wezmę oliwę z oliwek, tak z 3 łyżki. Do tego cytrynkę, połowę, sól, pieprz, i
i trochę miodu. Miód mam z pasieki, on już jest taki, wiecie, gęsty bardzo. Taką małą łyżeczkę. No i teraz wszystko trzeba wymieszać. Powinna powstać z tego sosu taka fajna emulsja. Miód, jak użyjecie taki lejący, no to wiadomo, że to się szybciej wszystko połączy. Miód nam się połączył, więc teraz możemy to tutaj podlać wszystko. Jeszcze, żeby ta sałateczka była taka, wiecie, chrupiąca, to dodamy tutaj troszeczkę orzechów. Z orzechami to też zależy, co mam. Czasami jak mam orzechy makadamia, to daję makadamia. Jak mam tylko orzechy włoskie, to daję orzechy włoskie. Dzisiaj tutaj w ogródku jeszcze miałam makadamia i te nawet nie wiem, jak się nazywają. Na takie większe kawałki, żeby fajnie chrupało pomiędzy zębami. Teraz orzechy sypiemy na wierzchu i zobaczcie, jak to mega ładnie wszystko wygląda. Te sałateczki z ogródka, słuchajcie, one tak pysznie zawsze smakują, prosto z krzaczka. Nie będę tego nawet mieszać, słuchajcie, bo tak ładnie warstwowo to ułożyłam. Teraz tylko biorę sobie taką solidną porcję, przekładam na talerz. Kto chce, może sobie zrobić na przykład jeszcze grzanki czosnkowe do tego. Nie, no zobaczcie to, jak to mega ładnie wygląda. Testing, testing. Jedną truskaweczkę, kawałek serka, trochę sałaty, szpinaku. Fantastico. W końcu mamy to. Dania prosto z ogródka.